Dzień dobry, chciałem powitać jak co roku wszystkich gości, którzy tu odwiedzili te progi. Przed chwilą miałem informację, że burmistrz się tu wybiera, ale nie będziemy czekać na burmistrza. Jak przyjedzie, no to będzie. Witam lotników i zwłaszcza też witam wójta z gminy Tomice. Jakoś drogi kiedyś, drogi nasze się rozeszły z tamtym wójtem, a teraz się zeszły, tak myślę, że będzie dobrze. No wszystkich oczywiście tu chcę podziękować Adamowi, mojemu przyjacielowi, który on tam macha, żeby tego, no dobre, dobre, ja wiem, bo już zmęczony jestem i wiem, ile to pracy kosztuje, tak jak mi tu kiedyś dyrektor muzeum z Chicago napisał, że no ja wiem o tym, że w muzeum jest praca bardzo ciężka. No ja też wiem. Także jeszcze zwłaszcza jak nikt nie płaci za to robotę. No. Jak ktoś by chciał coś powiedzieć, no to i tak samo tu widzę. Teraz, żem zobaczył, że jest przedstawiciel muzeum z Andrychowa, mojego przyjaciela Edzia Szlagiera, który w tamtym roku zmarł. Myśmy dużo razem współpracowali. Tak samo widzę, tu robi zdjęcia Robert z Muzeum Armii Krajowej. W każdym bądź razie, no, jakby ktoś chciał coś powiedzieć, no ja dziękuję. Może Adam coś powie, bo... No to jeszcze raz dzień dobry Państwu. Natomiast ja nie będę nic przemawiał, tylko proponuję, żeby tych lotników, nie tylko tych lotników, tych, którzy polegli, obojętnie gdzie, ale za naszą i waszą wolność, po prostu uczcić chwilą ciszy. Dziękuję bardzo. To tyle z mojej strony. Ja jeszcze chciałem Państwa Wielbusów powitać. No i chciałem właśnie Krzyśka tu do tablicy przywołać, bo to jest profesor a profesor ładnie mówi, i żeby coś powiedział. Proszę Państwa, żaden profesor, tylko z jednej strony architekt, a z drugiej strony miłośnik lotnictwa, a z trzeciej strony to jest najważniejsze. Przyjaciel Zygmunta i tego wszystkiego, co on tu robi, bo proszę Państwa, to jest człowiek, który nie tylko zebrał trochę rzeczy, nie tylko je pokazał, ale otworzył zupełnie zamknięty, ocenzurowany fragment historii. Teraz się mówi dużo o żołnierzach wyklętych. Proszę Państwa, kiedyś była wyklęta cała 8 i 15 Armia Powietrzna Stanów Zjednoczonych. Nie było mowy o tym, żeby mówić o działalności lotnictwa amerykańskiego nad okupowaną Polską. Było lotnictwo radzieckie, bo było, walczyło dzielnie, to jest prawda. Byli ci, którzy latali ze zrzutami, tego się nie dało wygumkować. Tych chłopaków, którzy latali ze zrzutami dla Powstania Warszawskiego, dla Armii Krajowej. Bardzo dużo z nich leży u nas na cmentarzu na Prandoty w Krakowie. Mogił się nie da wymazać, mimo wszystko. Ale o ofensywie bombowej amerykańskiej nad Śląskiem, nad południową Polską, o lotach wahadłowych z terenów Ukrainy, o zniszczeniu niemieckiego przemysłu paliwowego, o tym się nie mówiło. Dzisiaj mamy 75. rocznicę Czarnej Środy, wtedy to środa była, kiedy bombardowania trzech celów, ale przede wszystkim Oświęcimia, spowodowały bardzo duże straty wśród lotnictwa amerykańskiego. Ponad 30 maszyn, ale to sobie musimy przemnożyć, każdą maszynę razy 10, bo to były 10-osobowe załogi, pospadały tutaj w rejonie Polski Południowej, ewentualnie nam kawałek na Słowacji. To jest 300 ludzi. Ponad dwa razy tyle zginęło podczas dolotu do baz na terenie centralnych Włoch, to rejon Foggi. Dlatego, ponieważ no, to była droga krzyżowa, powrót przez tereny ostrzeliwane przez artylerię przeciwlotniczą, przez atakujące myśliwce.
Zresztą nie tylko niemieckie. Musimy pamiętać, że wtedy również po stronie Niemiec latali lotnicy węgierscy, lotnicy słowaccy, lotnicy chorwaccy i tłukli tych Jankesów naprawdę nieźle. Proszę Państwa, zawsze jak oglądamy filmy lotnicze, no to mówimy, a bitwa o Anglię, a to, nie wiem, Midway, Pearl Harbor, Normandia, no to były te wielkie bitwy lotnicze. Tu na tym niebie toczyła się jedna z największych kampanii bombowych II wojny światowej. Te białe smugi na niebie widzieli ludzie, no dziadkowie, ojcowie tych ludzi, którzy tutaj są. To był ślad nadziei, bo wszyscy myśleli, teraz się już wojna niedługo skończy, bo już Amerykanie bombardują Niemców. No wojna jeszcze niestety musiała trochę potrwać. Drodzy Państwo, w marcu 1944 roku niemiecka produkcja paliw wynosiła około 7 milionów ton. W grudniu 1944 roku wynosiła zero. Oni już jechali na rezerwach. Załatwienie przemysłu petrochemicznego, zakręcenie kurka do zbiorników czołgów, samochodów, okrętów podwodnych, to była rola załóg 19-latków. To nie byli doświadczeni lotnicy. Głównie z 15 Armii Powietrznej. To byli ci chłopcy. I proszę Państwa, mieliśmy honor rozmawiać z tymi ludźmi i oni mówili, że oni znali taką jedną modlitwę. Panie Boże, może tego obok, a nie nas. Oni się nie czuli potem bohaterami. Oni mówili do końca życia o potwornym strachu, kiedy trzeba było wlatywać formacją, a pamiętajmy, że bombowce w momencie, kiedy nadlatywały na cel, nie były prowadzone przez człowieka, prowadził je automat sprzężony z celownikiem bombowym. One już szły jak na defiladzie. No i wlatywało się w ogień artylerii przeciwlotniczej. I właśnie około godziny mniej więcej 13 września 1944 roku wielki czterosilnikowy bombowiec o imieniu Hell's Angel, anioł piekieł, oberwał nad Oświęcimiem. To był pierwszy raz, kiedy Niemcy skonsolidowali obronę, wprowadzili ogromną ilość urządzeń zadymiających, które zatarły cel, ale sprowadzili również artylerię przeciwlotniczą, która była korygowana radarem, czyli mogła strzelać do niewidocznych celów, do samolotów lecących nad pokrywą chmur. W związku z tym zrobili rzeźnię. Co więcej, w tym strasznym dniu część formacji latających Fortec, mylnie interpretując cel, zbombardowała część polskiej wsi i kamień. Były straty w ludziach. Inna formacja liberatorów zbombardowała fragment obozu Birkenau. Zatłukli sporo SS-manów. Może powiedzieliśmy i to dobrze, ale niestety poginęło i było rannych bardzo dużo Niemców. Niemcy w wyjątkowo bezczelny sposób użyli to jako broń propagandową. Sprowadzili dziennikarzy ze Szwajcarii i pokazali, jak się tymi biedakami, tymi więźniami opiekują, jak dostają pomarańcze i tak dalej. W tym strasznym dniu pospadało dużo samolotów. W każdym z takich miejsc albo dzisiaj, albo w niedługim czasie odbędzie się podobna uroczystość jak tutaj. W miejscowości Jeleśnia spadł liberator o imieniu Dynamite. Niedaleko Gdowa spadła latająca forteca, Flat Happy Baby. I można byłoby te nazwy i te numery mnożyć. Za każdą z takich historii idzie cierpienie, śmierć na miejscu, ale również niezwykłe historie ludzi, którzy tak jak załoga porucznika Robsona byli ratowani przez ludność Orawy, przez partyzantów, dostawali się do oddziałów. Część załogi Robsona, która drogo sprzedała swoją skórę, ponieważ uszkodziła dwa myśliwce niemieckie, Messerschmitty 109. Walka odbywała się nad Babią Górą. Wszyscy wyskoczyli nad Orawą, 5 dostało się do niewoli niemieckiej, 5 później do 1. Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej. Proszę Państwa, to są historie, których każda mogłaby posłużyć za motyw filmu sensacyjnego, wojennego.
jest tutaj bardzo dużo braterstwa, zarówno którzy ratowali tych lotników, ale również nieznanego braterstwa broni, ponieważ ci lotnicy amerykańscy lecieli na te cele tylko dlatego, że wcześniej ich koledzy, których nie znali, wywiadowcy Armii Krajowej, doprowadzili do tego, że Biuro Studiów Przemysłowych Komendy Głównej AK dostało bardzo precyzyjne informacje o niemieckiej produkcji benzyny syntetycznej. Dostali to na talerzu. Alianci uznali te meldunki za bardzo ważne. W związku z tym wszystkie 10 celów na terenie Śląska, północnych Czech, Małopolski zostało objętych bombardowaniami. To była decyzja dowódcy lotnictwa Stanów Zjednoczonych w Europie, Airy Ikera. No i na te tereny zostało dokonanych 19 nalotów. Każdy z tych nalotów to ponad 1000 maszyn. Dochodziło do walk myśliwców nad naszymi terenami, tutaj niedaleko Kalwarii spadł Messerschmitt 109, ponieważ bombowce leciały w eskorcie, no i znowu właśnie kogo? Między innymi sławnej czarnej eskadry 332 Grupy Myśliwskiej, w ramach której latała eskadra złożona z czarnoskórych Amerykanów. To była osobista inicjatywa żony prezydenta Roosevelta, Eleonory Roosevelt. To była walka z podziałem rasowym. Ci czarnoskórzy nie dali szans Niemcom, którzy próbowali zaatakować formację w rejonie Czechowic-Dziedzic. 325 Grupa Myśliwska, tam latał Indianin, kapitan Hiawatha Mohawk, który też tłukł tych Niemców równo. Proszę Państwa, to była elita, pierwsza grupa myśliwska, która miała swoją genezę jeszcze w okresie I wojny światowej. Mówimy tutaj o armii generała Hallera, nad ich głowami w czasie I wojny światowej latała eskadra sławnego asa Edwarda Rickenbackera, Head in the Ring, 94. Aeroskwadron. Ich tradycje potem kontynuowała pierwsza grupa myśliwska, która latała w czasie II wojny światowej nad naszymi głowami. Drodzy Państwo, Zygmunt Kraus odkurzył tą historię, wyciągnął ją, dlatego, ponieważ po II wojnie światowej, w roku 1949, zapadła kurtyna milczenia. Amerykanie mają taki zwyczaj, że wszyscy polegli muszą wrócić do ojczyzny. Rozpoczęła się akcja ekshumacyjna, prowadzona między innymi przez pracujących w imieniu rządu polskiego dawnych weteranów Armii Krajowej. To był rok 45-46, poszukiwano tych grobów, między innymi tych chłopaków, którzy tutaj zginęli w Zygodowicach, ekshumowano. Ale potem władzom ludowym się to nie spodobało, ci akowcy zostali wsadzeni do ciupy, Amerykanów pogoniono. W związku z tym ta akcja nie została zakończona. Ale bardzo przypilnowano, żeby groby tych ludzi, którzy polegli, czy byli ekshumowani, czy nie, żeby o nich zapomniano. Amerykanie zostali wymazani dużą czerwoną gumką z historii Polski. Od Zygmunta to się zaczęło, od tego muzeum, a dopiero on mógłby powiedzieć, jakie musiał trudności pokonać, żeby już w Polsce teoretycznie wolnej w 90-tych latach, żeby to wszystko, to swoje dzieło doprowadzić do końca. Bardzo przyczynili się do tego Michał Mucha, Szymon Serwatka. Powstał pomnik w miejscu katastrofy latającej fortecy, która dokonywała zrzutów dla Powstania Warszawskiego 18 września 1934 roku. Potem w 1994 roku powstał pomnik w miejscu katastrofy samolotu Liberator o imieniu California Rocket w Ochotnicy. No i potem to już tak poszło. Drodzy Państwo, teraz mówimy o braterstwie broni, mamy Amerykanów na swoim terenie, czujemy się bezpieczniej, zapytajmy, jaki wkład w tym wszystkim, jakiś drobny, ale drobniutki, ale jaki ma Zygmunt Kraus, który tą historię działalności lotnictwa Stanów Zjednoczonych nad Polską wyciągnął za kotary. Bardzo dziękuję. I chciałem bardzo podziękować Zygmuntowi za to, co
robił, robi i robić będzie, ponieważ jego działalność jako muzealnika, jako miłośnika ziemi wadowickiej, jako człowieka, który sięga bardzo głęboko poza historię I czy II wojny światowej, do czasu Konfederacji Barskiej, człowieka, który jest encyklopedią dziejów tej ziemi, Stryszowa, Landskorony, Wadowic. Proszę Państwa, ten człowiek, to on już teraz powinien mieć tutaj swój pomnik, a Wadowice bez niego to nie byłyby Wadowicami. Zygmunt, strasznie dziękuję. Ja dziękuję. Cześć, dziękuję Ci. Chciałem, właśnie przygotowałem wystawę na 1 września, tu jest Furmaka z 1939 roku, bo chciałem pokazać właśnie naszą historię, jak takimi furmakami po drogach się jeździło, a te samoloty tukły z karabinów maszynowych. Tak samo na ekspozycji Was teraz oprowadzę, pokażę dokumenty, jak społeczeństwo było przygotowane tu w Polsce w 1939 roku, ale nie spodziewali się, że to będzie taka masa czołgów, samolotów, ale naprawdę, tam zobaczycie dokumenty, które pokazują, że była tu obrona przeciwlotnicza, przeciwgazowa, tylko nie spodziewali się, no, że Francja nie przystąpi do wojny i Anglia. I to był warunek, gdyby oni przystąpili do tej wojny od razu z wojskiem, to by tak łatwo z Polakami im nie poszło. Ale jeżeli są dwa fronty i żołnierz polski dopiero niedawno był wyszkolony i mało dozbrojony, bo żołnierz miał tylko 10 sztuk amunicji. A mu mówili, że dwa tygodnie czy ileś tam w jakimś bunkrze oni się trzymali. No to no ja. Przecież cudów nie ma. To nie są te czasy konfederatów, że tam modlili się i potem tymi szablami się tukli, bo teraz już wojna polega na tym, że potrzebne są czołgi, samoloty i tak dalej. Ale to ja zapraszam na ekspozycję, to Wam tam niektóre rzeczy pokażę. Tu pójść coś chciał, co właśnie mówię, że stąpić pierwszy raz. Szanowni Państwo, na początek podziękowania dla Pana Zygmunta za zaproszenie. Tak się szczęśliwie składa, że w urzędzie teraz rządzi dwie osoby, rządzą takie sekretarz i ja. Sekretarz jest miłośnikiem lokalnej historii, ja jestem tej bardziej szerszej. Nie ukrywam, że patrzę na generała, który dowodził siłami powietrznymi 8 i 15 Armii Stanów Zjednoczonych pod tym zarządzania zasobami ludzkimi. Bo to jest mój konik, widzę, jakie będę popełnił, widzę, co można było zrobić, żeby tylu młodych chłopaków nie zginęło, jakim też kosztem było. My jako urząd i te zapoczątkowane prace przez pana Zygmunta, przez pana Andrzeja Busia, czyli stworzenie tego pomnika, który powstał na granicy trzech wiosek praktycznie, Wyżrału, Zygodowic i Tłuczani, to jest to miejsce szczególne, dlatego co roku, póki my będziemy się, tak będzie, jest tam żywa lekcja historii. Zlot, dzieciaki ze szkół podstawowych z naszej gminy schodzą się, dzisiaj ma ponad setka tych dzieci, gdzie mają szansę wysłuchać, popatrzeć. Całe to pokolenie, od 4 do 8 klasy w tej chwili towarzysze nam, uczymy ich, pokazujemy im, z czym to miejsce jest związane, jak przejeżdżają, żeby zrozumieli, co tutaj się stało, żeby też pojęli to, że żołnierze amerykańscy, którzy przylecieli, nie widzieli na oczy Polaka, dopóki nie spadli. I Niemcy też nie widzieli Amerykanina, dopóki też nie spadł. To niestety ten absurdy historii, tak, że ktoś latał 8000 metrów, 9000 metrów nad nami i dopóki lata to było dobrze, to jak spadł, no to dopiero poznawali się. To była tragedia. Ale żeby tak nie z pustymi rękami, bo akurat tak się dzisiaj szczęśliwie złożyło, że na miejscu w Zygodowicach mamy dwie grupy szczególnych gości. Mamy świadka naocznego katastrofy, dzisiaj tutaj między nami. Mamy pana Józefa Kajfasza. Jakby tutaj do nas dołączył i coś od siebie opowiedział, bo był świadkiem, mieszkał wtedy, miał 16 lat, czyli rocznik 1928. Mieszka w Kanadzie. Zapraszamy tutaj, jeżeli możemy, panie Zygmuncie, też skorzystać, żeby coś opowiedział własnego od siebie. A pan Szymon Serwatka też dzisiaj przyjechał akurat do nas z dwoma gośćmi ze Stanów Zjednoczonych, z rodziną drugiego pilota, porucznika Hala, dobrze pamiętam? Tak, to też mamy gości ze Stanów Zjednoczonych, także tak się pani złożyło, że
My na miejscu w Zagodowicach młodszym opowiadaliśmy, a dzisiaj ta grupa, myślę, że będziemy tą wiedzę historyczną szerzyć żywą, ale to miejsce szczególne, o którym mówiliście wszyscy, że komuś się kiedyś zamarzyło, komuś się kiedyś zachciało i jest to kontynuowane. Myślę, że cały czas. Ja z tego miejsca zdrowia tylko życzę, żeby takich ludzi było jak najwięcej, żeby pan to zasiewał. No ja jestem zarażony historią, sekretarz też jest zarażony. Myślę, że młode pokolenia też do nas dołączą. No, sekretarz jest od początku. Dobrze, ja dziękuję bardzo, jeśli mogę. Okej, dziękuję bardzo. Jeszcze raz powtórzę to, co rzeczywiście widziałem. Będąc na odległości może 4 km koło lasu w Bachowicach, pracując w polu, była godzina mi, dokładnie nie wiem, tak około 11 po południu, nadlatowały samoloty nad 80 miastem, na zakładu. No i artyleria i tego. I zobaczyliśmy samolot, eskadra leciała, ale jeden samolot ciągnął za sobą taki czarny dym. I leciał i trochę się tak odsuwał i takie płomienie z niego leciały. No i zobaczyliśmy, odsunął się. Tutaj dokładnie widziałem gdzie leci, nie? Ale to było za lasem. I takim szupakiem tak zakręcił się i prosto w dół. Wybuch taki czarnego dymu i płomień. No i nie pamiętam, po jakimś czasie, może 10 minut, druga eskadra leciała tu na drugiej stronie Wiszmy. To tak było widać jak na dłoni kamień. I tu momentalnie taki szum powstał i bomby ile się zakurzyło i tego. I tam wrzucili te bomby i widocznie mi się pomylili. Bo wieki mieli jakiś skład amunicji wielki gdzieś tam w lasach koło Tężynka. Zamiast tamte wrzucili na kabin. No i tam zginął kilkanaście osób. Akurat to było poszliwanie. Młodzki byli tego. No i co jeszcze? W tym czasie szedniemy taki Gęszów, to tam granica była. Jak te bomby leciały, to on do kartofli się zestrał. Śmiali mi się z niego. No i to było wszystko. A po wojnie w 1945 roku byłem tutaj, nie pamiętam w którym, czerwiec, lipiec. No i tu był ten krzyż, taki brzozowy i hełm. No i tam z daleka, za lasem było skrzydło jeszcze. No i to było wszystko, co... Zdążyłem zauważyć. Okej, dziękuję bardzo. To ja może uzupełnię wypowiedzi moich przedmówców, zwłaszcza doktora Krzysztofa Wielgusa. Myślę, że od dzisiaj, od wizyty zwłaszcza władz gminy Tomice, te białe gwiazdy naprawdę już zaczną być historią taką prawdziwą. Bo po to Zygmunt to robi te 28 lat, żeby tą historię wyciągać. Ta współpraca kiedyś ustała, bo ta współpraca była i to dosyć mocna. Ja pamiętam jeszcze rajdy z konsulami amerykańskimi w tym komisji. I myślę, że to się powtórzy, że warto prowadzić rajdy, warto prowadzić naukę o tej historii. Konkursy, bo konkursy młodzież mobilizują do nagród, do takich rzeczy i bardzo mi miło, panie wójcie, że wracamy do tego, co było przed 28 laty. Dziękuję. No ja chciałem właśnie przyjaciół tu jeszcze powitać, co w mundurach gdzieś, że oni się pochowali. Zawsze przyjeżdżają tutaj, no, żeby się pokazać właśnie, bo chodzi, żeby każdy zobaczył, jak w 1939 roku wyglądał na żywo lotnik, ten żołnierz polski. No, lotników już nie mamy, ale kiedyś może też będą mundurach tych. No. Ja zapraszam teraz coś tam, może na bym pokazał na ten obraz. A, gdzie jest prezes?
Aha, jest prezes. Prezes to jest w Warszawie. No to chodź, Stasiu, chodź. Trzeba coś powiedzieć. Wczoraj pięknie mówił w Krakowie. Dostałem ikara takiego pięknego, to możecie tam zobaczyć za moją działalność tutaj, na tym terenie. A teraz ja bym chciał, żeby on coś powiedział. Chodź, chodź. No będzie musiał przyjść. No bo co? Widzę, Zygmunt, że chcesz czas jakoś wytracić, ale ja Państwu chciałem powiedzieć, dlaczego tak wartościowe są te wszystkie spotkania tutaj, między innymi tu Zygmunta i w ogóle miet pomiędzy, pod obeliskami, gdzie to ostatnio byliśmy w Banicy, w Olszynach, w Lipnicy Wielkiej, Kocina w Świętokrzyskim. Proszę sobie wyobrazić, że pod te obeliski przylatują ludzie ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii, po to, żeby zobaczyć miejsce, gdzie ktoś zginął ich bardzo bliski. Oddźwiękiem tego są, tu może jeszcze za wcześnie, ale pani ze Stanów Zjednoczonych była tak zachwycona takimi uroczystościami, że my tak pięknie pielęgnujemy tą tradycję, że napisała, zrobiła album z tej takiej uroczystości pod obeliskiem i przysłała zdjęcie, te książki, które tu dzisiaj mam do wręczenia dla dwóch kolegów, którzy brali udział w tej uroczystości. Na uroczystości na Prandoty w Krakowie, która zawsze jest tylko 1 listopada, szkoła, jedna z krakowskich, ma opiekę nad grobami lotników kanadyjskich. Piękna uroczystość i ostatnio tak się popularne to stało, że przyjeżdżają wszyscy turyści w Krakowie, się dowiadują, że to jest ta uroczystość i przychodzą tam na tą uroczystość i proszę Państwa, jak oni patrzą, jak się śpiewa hymn kanadyjski, hymn polski, Boże chroń królową, nie, to jest ta słynna kanadyjska pieśń, łzy im z oczu idą. I dla takich wartości warto się spotykać, warto przypominać, warto młodzieży opowiadać o tym wszystkim, bo to byli ludzie, którzy w imieniu za naszą i waszą ginęli tutaj na naszej ziemi. Takich grobów na cmentarzu Prandoty jest około 126 czy 8. Pan doktor Wielgus najlepiej to wie wszystko, ale chyba 128 grobów alianckich na cmentarzu rakowickim. Kontynuujmy takie spotkania. Bądźmy zawsze myślami z tymi ludźmi, którzy pielęgnują tą tradycję i przekazujmy to kolejnym pokoleniom, że warto żyć, ponieważ człowiek, który nie ma historii, jest bezwartościowy. Dziękuję bardzo, Zygmunt. Widzisz, ile ci wyjąłem czasu zajmę? Ja z tego, co tu mi takie słuchy doszły, że w tej chwili właśnie przyjechał burmistrz Wadowic, ale nie wiem, czy to prawda. Jest. No, no to go tu do tablicy zawołam. O, no dzień dobry. Panie burmistrzu, bo mikrofon czeka na pana. A nie już? No ja, czekamy już tu. Do chwili na pana. Kłania się. No. Ja nawet nie chciałem przeprosić za spóźnienie. Chciałem podziękować wielkiemu pasjonacie, który jest autorem tego wspaniałego dzieła. Pamiętam, pierwszy raz zawitałem pod ten gościnny dach tego muzeum. Byłem pod głębokim wrażeniem tego, jaka ta kolekcja jest po pierwsze kompletna, po drugie przemyślana, po trzecie przede wszystkim jak ta kolekcja jest ogromna. Widać wielką pasję w człowieku, który no, przez tyle lat po prostu zbierał te pamiątki historii. No jest to naprawdę wspaniałe miejsce i mam nadzieję, że no, coraz więcej osób będzie je odwiedzać, dlatego że można tutaj zobaczyć kawał historii i przede wszystkim kawał historii naszej małej ojczyzny, czyli Wadowic.
Bardzo dziękuję za tą pasję i za to, że za tą chęć tego, żeby zebrać te wszystkie pamiątki i żeby je zachować w jakiś sposób dla potomności, że one są w ogóle tutaj, u nas w Wadowicach, to jest cenne, że nie ma ich gdzieś w Chicago rozsianych po innych kontynentach, tylko że one są tutaj i może mogą je chociażby uczniowie z naszych szkół, czy, którzy są chętni i odwiedzający zobaczyć. Bardzo dziękuję za to, że ta wystawa kolejna już powstała i za to wspaniałe muzeum. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam wszystkich zebranych. Bardzo dziękuję. Ja chciałem jeszcze, nie będę już nic mówił, tylko już właśnie powitałem kolegów, którzy w tych mundurach, to już powitałem, zaraz ci dam mikrofon, tylko chciałem właśnie pokazać pana Suchonia. Jan Suchoń, o właśnie, już się oburzył, że ten, ale jak w 2010 roku była tu powódź, gdzie tu było met wody i ta woda potem ona zeszła, to on przyjechał i zadeklarował, że mi pomoże i rzeczywiście mi pomógł, żeby w jakiś sposób stanąć na nogi. Bo dla mnie to był szok, met wody, a potem z 30 centymetrów muł. Ja prawie ten muł wyciągałem, wyrzucałem rzeczy. On przyszedł i właśnie chce zobaczyć to muzeum po powodzi. Ja mówię, proszę bardzo, i on mi pomógł. Ja pierwsze mówiłem, że nieprawda, że mi nie pomoże, a on za parę dni przyszedł i pomógł. Przepraszam państwa, przesadza. Bardzo przesadza. Nic wielkiego nie zrobiłem. Spodobał mi się. Tam oglądałem, też mi się spodobało, no ale naprawdę nic wielkiego nie zrobiłem. No a pokazywać mnie to już trochę przesadę. No, nie, musi, dziękuję. Musi, bo właśnie my Polacy to mamy w sobie, że nie umiemy doceniać innych ludzi, którzy coś dla nas robią. No ja bym to krótko powiedział, no sklerozę mamy, a ja też tym bardziej mam sklerozę, bo czuję to w nogach. Nogi mnie bolą. A to są pierwsze objawy sklerozy. Teraz może już nie będziemy więcej mówić. Jeszcze jedno. Ja państwu tylko chcę powiedzieć jedną rzecz, żebyście widzieli skąd się wzięły te mundury i czemu są w tym mundurach. Dzień dobry panie burmistrzu, my się już znamy z tamtego roku z imprezy. Miło mi bardzo. Proszę państwa, to są mundury z września 1939 roku oddziału, który się wycofywały przez wasze rejony. To jest mundur 4 Pułku Strzelców Podhalańskich z Cieszyna i mundur obrony narodowej, akurat mundur kapitana Stachoweka, który mam na sobie, został ranny pod Skoczowem, pod Pogórzem. Zresztą przeżył wojnę, ale praktycznie zaraz po wojnie zmarł. Proszę państwa, te oddziały cały aż pod rosyjską granicę walczyły, ciągnąc tutaj w odwrocie. Także macie państwo okazję zobaczyć dwa mundury, które tędy przechodziły w 1939 roku. To tyle, dziękuję bardzo. To ja tak, a jeszcze Stefan coś chce powiedzieć. Szanowni zebrani, lotnicy, seniorzy lotnictwa wojskowego pragną wyróżnić przybyłych gości. Prezent wręczy prezes krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego, pułkownik pilot Stanisław Wojdyła. This book is presented for Rawlings in memory of meeting in Wadowice and good time together. It's a version Polish English. It'll be okay for you. Yeah. A skoro już mam mikrofon, proszę państwa, to nawiązując do tego, co wcześniej żeśmy mówili, że spotykamy pod obeliskami ludzi z całego świata, właśnie wczoraj otrzymałem dwie takie książeczki od pani z Kalifornii, której rodzina, ktoś z rodziny, już nie pamiętam, bo ojciec chyba, zginął w Lipnicy Wielkiej. Jeszcze nie wiedzą, do kogo to przyszło, są tutaj na miejscu.
Szczepan Kurpisz. Nie ma. Ale jest drugi. Stefan Glondys, In Friendship of Remembers. Rosemary and Thomas Edmunds from California. To jest monument w Lipnicy Wielkiej postawiony i w tym roku była celebracja 75-lecia. To jest zamontowane u góry część śmigła samolotu Liberator, który się tam rozbił i na dole jest wypisany numer samolotu, który tam rozbił się. Bardzo piękny monument, dość duża, ładna ceremonia się tam odbyła. Dziękuję bardzo, już nie będę zabierał głosu. Słowo honoru. Z uwagi, że Zygmunta nie ma, chociaż pewno zejdzie na dół tam do muzeum, to zapraszam Państwa. Proszę bardzo. Pragnę tylko powiedzieć, że kto nie odwiedzi muzeum, nie dostanie w tym czasie dzisiaj bigosu. Bo ostatnio była grochówka, a dzisiaj będzie bigos. Nie znajdziesz dzisiaj tamtych dróg i imion nie spamiętasz. Gdzie chłopcy z tamtych górnych lat frontowe, gdzie dziewczęta zaciera wszystkie ślady czas. Pamięci miesza chwile, stawiałeś kiedyś biały krzyż na szyję to mogile. Tylko marsz tamten marsz bliski sercu, bo to serce nadało mu rytm. Naprzód iść po żołniersku i za Polskę, o Polskę się bić. Potem wznosić w niej domy do nieba, wielkich hutach wytapiać jej stal. Dzień świąteczny jej oddać, gdy trzeba, i ukochać, ukochać swój kraj. Z tamtymi ludźmi chciałbyś być, w zwyczajnym, prostym świecie, móc pod gwiazdami spędzić noc, uśmiechać się do dzieci. Na szczęście nikt wśród jasnych dni nie cofnie kalendarza. Czuwamy po to, aby zło nie mogło się powtarzać. Tylko marsz tamten marsz bliski sercu, bo to serce nadało mu rytm. Naprzód iść po żołniersku i za Polskę, o Polskę się bić. Potem wnosić w niej domy do nieba, w wielkich hutach wytapiać i stoi.